Witajcie, jak tworzyć riffy? No kolejny odcinek, jak tworzyć riffy. Myślę, że tych odcinków będzie naprawdę mnóstwo, multum, bo tyle ile jest utworów, tyle jest możliwości różnych, tyle jest gitarzystów, tyle jest możliwości, więc teraz zrobić silnia z ilości utworów plus ilości możliwości na riffie, kombinacji akordów, tonacji, to naprawdę mamy mnóstwo tego, mnóstwo kombinacji, naprawdę. Możemy używać na przykład pustej struny jako struny napędowej i na tym się skupimy dzisiaj właśnie, tworzenie riffów, czy intro, czy zwrotka, czy refren, główny riff w zasadzie, bo struna napędowa nam służy do tego, że po prostu nadaje takiego ciężaru właśnie w utworze, a ciężar nie za bardzo pasuje na intro albo na zwrotkę, prawda? Więc przepraszam, nie za bardzo pasuje na intro i na refren, na zwrotkę już prędzej, czy elementy rozwijające utwór. Czyli na przykład, uwaga, myślimy. Widzieliście, głównym, znaczy najczęściej uderzanym dźwiękiem to była pusta struna siódma. Czyli ten dźwięk napędowy, niektórzy nazywają pedałowa nuta. No ja wolę używania napędowa, po prostu ona jakby nam napędza. Na przykład taki riff też może być, no nie? Czyli generalnie to jest tworzenie, że w ten sposób, że dźwiękiem najniższym na danej strunie, to zwykle może być dźwięk najniższy, jest tym dźwiękiem napędowym. Może być taki, albo jakiś, z jakiegoś power chordu, który używamy. Chciałem tam to połączyć, ale nie wyszło. Albo tutaj było duża częstotliwość grania, bo tu miałem jakby cały czas może być ten napędowy dźwięk jako właśnie główna podstawa, do którego coś dołączamy czasem, na przykład. Coś takiego, prawda? Czyli ten napędowy cały czas ty. Może być równie dobrze on nie grany równomiernie ze stałymi wartościami, tylko on może być grany z pauzami. Czy nie są te stałe wartości, już troszeczkę mamy inny taki, no nie tyle nastrój utworu, inny taki kopnięcie inne. Może być oczywiście, mogą być większe pauzy, na przykład. Thank you.
tutaj już zacząłem tworzyć zupełnie coś fajnego. Czyli po prostu wziąłem na warsztat, robię dłuższą pauzę podczas tego grania tego dźwięku napędowego i go użyłem. Nie tyle, że pusty, bo tak można powiedzieć, cały czas pusty grać, ile można grać pusty. Tak można powiedzieć, oj, nawet nie tyle, że ktoś powie ze mną, tylko można sobie samemu powiedzieć zaraz, no cały czas używam tej najniższego dźwięku, jaki mam, no coś może urozmaićmy, no nie? Więc tak jak z tym motywem, co tutaj grałem, z tymi pauzami, można dodawać właśnie poszczególne dźwięki, które no będą jakoś się zgrywały, uzupełniały, rozbudowywały tą harmonię, prawda? Czyli miałem tutaj dźwięk pusty B, później był co? Tutaj E, F, bis i pusty G, dlatego tworzyłem ten riff, no nie? Także zaraz, spróbujmy na przykład coś jeszcze innego zrobić, gdzie będą większe pauzy. Może coś na przykład fajnego wyjdzie. Zacznę, dobra, też od pustej zacznę, żeby było powiedzmy pustej. Od pustej zaczniemy, bo ona tak daje taki jajo. To, czyli najpierw było z pauzami, a później, dobrze, bo to mogło być intro, no nie? Albo po prostu osobny riff, który dodatkowo uzupełniłem, zagęściłem. Ale sam ten motyw był dość fajny. Po czymś tutaj to zakończenie na 8/7. Czymś wypadałoby zakończyć, bo gdybym zostawił po prostu 0 i 3, bez niczego, to byłoby troszkę ubogo, zbyt ubogo. I znowu? Też może być. Oczywiście też może być. Druga gitara może coś wtedy innego dołożyć, może jakieś takie... Także widzicie, tutaj nuta napędowa bardzo, bardzo fajnie się spisuje. Oczywiście to można, to jest, nie wyczerpałem oczywiście wszystkiego, co można zrobić. Spróbujcie u siebie coś właśnie pokombinować z pauzami, żeby nie było dźwięku non-stop, tylko... O tym będziemy robić jeszcze kiedy indziej, a teraz spróbujmy zrobić, żeby potworzyć jakieś riffy, gdzie... ta napędowa działała, ale właśnie próbujcie też zrobić, żeby teraz uciąć, żeby było więcej pauz. Powtarzalność jednak jest dość istotna. Jakbym za każdym razem grał jakieś pauzy, coś tam, to mogłoby troszeczkę to skomplikować. Może tam trudniejsze byłoby w odbiorze. Oczywiście nie jest zabronione, jak najbardziej nie ma zabraniania, ale mogło troszeczkę utrudnić odbiór. Także nie wiem, popróbujcie. Coś jeszcze spróbujemy na przykład tutaj zagrać, na przykład używając teraz dociśniętej struny. Thank you.
też fajnie brzmi. Tutaj na przykład pustej w ogóle nie używałem w tym motywie, więc widzicie, możliwości jest bardzo dużo, ale i tak dużo riffów po prostu jest używanych właśnie z pustą struną ze względu właśnie na ten ciężar. I no też uważam, że wcale to nie jest powiedziane, żeby nie używać tej pustej struny, że tak, ja jestem kiepski, bo używam tylko pustej. Nie, kiepska jest opinia osoby, która mówi, że to jest kiepskie, no nie? Ale po prostu nie bójmy się używać też tych pustych. Struna pusta, najgrubsza, wyznaczała ten główny pęd tego riffu, a tutaj dokładanie już poszczególnych elementów, czyli 10-12, tak na krzyż, tercja mała, 10-12 i 9-10, tercja wielka, powodowało, no, że tak urozmaicaliśmy ten motyw. No patrzcie, tu właściwie mógłbym siedzieć i godzinami różne motywy tworzyć, różne kombinacje, różne wariacje. Ważne na pewno jest jeszcze w tych motywach, czy z tą struną napędową, czy i bez niej, że pod koniec tego riffu, czy tego fragmentu, który wymyślamy, żeby zrobić jakieś takie delikatne zakończenie, które powoduje, że ten fragment się kończy i możemy go powtórzyć. Oczywiście bez tego zakończenia też to fajnie brzmi, ale właśnie powiem wam, o którym chodzi. I teraz to. Na przykład takie przejście. Dopełnia tego riffu, do tego, jakbym, wyobraźcie sobie, grałbym cały czas ten motyw. No owszem, to można było powiedzieć, że taki motyw byłby fajny, gdyby już było zupełne rozwinięcie zwrotki. No nie, już coś jest. Jakieś tam śpiewanie, jakieś cokolwiek. I to przerywanie tutaj z tym nie do końca, powiedzmy, mogłoby troszeczkę rozpraszać, mogłoby troszeczkę jakby niszczyć tą kompozycję, ale z tymi przejściami też jak najbardziej jest git, więc wiecie, to chodzi tylko o to po prostu, jak to fajnie brzmi, jak wam się też podoba, jak to brzmi, bo na przykład z drugiej strony też, jak zacząłem grać to dłużej, to jakby wpadamy w taki, powiem, trans tego riffu, nie?
czterech czy dwóch kółkach na przykład wchodzi druga gitara, która gra tercję albo jakiś inny interwał wyżej, niżej, to już zaczyna się robić, to już się zaczną robić jaja. Zobaczycie, będę mieć takie urządzenie TC Electronicsa, które było looper, i wtedy dopiero będziemy robić jazdy. Także dobra, poćwiczcie sobie te wszystkie te motywy, o których mówiłem, z pauzami, zróbcie nawet sobie wymuszone pauzy, żeby było jakieś takie... Coś tam sobie dogramy. Czyli takie dość długie pauzy. Pamiętajcie, bo muzyka to nie tylko jest dźwięk, ale też jest cisza. Więc balans jednego z drugim też jest bardzo ważny. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach.